Właśnie wracam z seansu. Dostałam zaproszenie ostatnio do American Film Institute od osób z Polski, których tutaj poznałam, którzy studiują tam w tej szkole. Był to film EO Jerzego Skolimowskiego. Film był po polsku i po włosku z angielskimi napisami. Cała sala była zapełniona i głównie to byli studenci. I ja uwielbiam właśnie, jak ogląda się film, a później jest jakieś omówienie jeszcze z reżyserem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Film został nagrodzony w Cannes Festival. Ogólnie przepiękne kadry. I była to historia o ośle, który wędruje jakby przez Europę. Fajnie jest dowiedzieć się, jaki był zamysł reżysera. Więc miałam bardzo fajny wieczór. Wywiad był bardzo inspirujący jako reżyser, który opowiadał i dawał też rady dla wszystkich przyszłych reżyserów. I też spotkałam właśnie ludzi z Polski i szykuję się fajne rzeczy. Bardzo dobry dzień. Dzisiaj jest właśnie piątek i teraz wracam do domu i spotykam się ze znajomymi, a piątki w nocy na Walk of Fame są niezwykłe. Są niezwykłe. Byłam raz, sama bym tam nigdy nie poszła, ale uwielbiam obserwować ludzi i to, co się dzieje, ten cały chaos. Więc chyba to dzisiaj zrobimy. Zobaczymy. Dzisiaj będziemy piec bułeczki cynamonowe, a raczej nie piec, tylko robić pierwszy krok, ponieważ ciasto musi być 8 do 12 godzin chyba w lodówce, więc zaczynamy. Jest godzina 11. Jak już mówiłam, jestem w mojej, nie chcę nazywać wszystkiego erą, jest teraz czas, kiedy traktuję gotowanie jako coś poważnego. Uważam, że bardzo fajnie jest mieć pasję, hobby, którą robi się tak dla siebie, przynosi dużo szczęścia i nie jest to praca, za którą dostaje się jakiekolwiek wynagrodzenie, tylko satysfakcję. I pod koniec roku właśnie tak reflektowałam i postanowiłam, że gotowanie będzie czymś właśnie takim dla mnie. Mam tu wszystkie składniki. Jeżeli chodzi o gotowanie, to czuję się całkiem pewna, jeżeli chodzi o gotowanie dla siebie. Czasami mam tak, że jak gotuję dla kogoś, to się boję, że komuś nie będzie smakowało. Muszę to bardziej tak traktować, że to jest kwestia gustu i nie każdemu będzie wszystko smakowało. Jakby wiadomo, że to jest normalne, ale właśnie w tym roku chcę bardzo polepszyć swoje umiejętności, swoje zdolności. Chcę w tym roku zrobić dużo przepisów, które będą wyzwaniem, które popchną mnie. I na przykład jedną z takich dziedzin rzeczy jest pieczenie. Wydaje mi się, że od pieczenia ogólnie się zaczęło, jak byłam mała i robiłam tyle przepisów, które nie wychodziły, od babeczek. Podziwiam moją mamę, że ona pozwoliła na to, żebym ja piekła jakieś rzeczy i ona na pewno wiedziała, że to nie wyjdzie, ale dawała mi tą przestrzeń do zabawy, bo tyle rzeczy, jakby, których zrobiłam i nie dało się w ogóle zjeść, to cud. I dzisiaj właśnie będziemy robić cynamonki. Wydaje mi się, że cynamonki zrobiłam z 4 razy, ani razu nie wyszły, nigdy nie wyrastały, były twarde jak
kamień. Później pamiętam, że zrezygnowałam i robiłam cynamonki z ciasta francuskiego i też są spoko. Przygotowałam wszystko, byłam na zakupach. Jeżeli chodzi o pieczenie, to zaszłam dwa problemy. Pierwszy to jest, że nie trzymam się przepisu. No i to jest coś, co mogę zmienić. Jakby... Sara, trzymaj się przepisów, jeżeli chcesz, żeby coś wyszło. A drugi problem to zawsze było, że nie umiem odmierzać. W gotowaniu lubię to, że wszystko jest na oko, jak robię jakiś sos, a w pieczeniu, jeżeli chodzi o mąkę, masło, mleko, wszystko muszą być dobre jakby proporcje. Dlatego zainwestowałam w wagę kuchenną. I teraz nie mogę robić tej wymówki, że o, coś źle dałam. Mam wagę, a przepis, który będę robiła, jest od Rozkosznego. W ogóle robiłam dzisiaj live'a, bo robię w niedzielę o 19:00. I właśnie wiele z was podesłało mi przepis na te kanel... Jak one się nazywają? Kanel bular. Miałam już długo je zapisane, że chcę je zrobić. To jest duże wyzwanie. Mam nadzieję, że wyjdą. Wiem, jeszcze mam trzeci problem, że czasami nie mam pojęcia, jak działa ten piekarnik. Więc mogę zwalić zawsze na piekarnik. Mam odpalony przepis, zobaczyłam też wszystko, jak się robi na YouTubie, żeby tak mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Zrobiłam sobie kawę z cynamonem. Mam obsesję na punkcie cynamonu ostatnio. Dlatego robimy cynamonki. Dosłownie dodaję cynamon wszędzie. Do maczy, do kawy, do herbaty, wszędzie. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. I mam wrażenie, że tutaj cynamon jest intensywniejszy. Nie wiem, czy ma to sens. Może dlatego, bo jest organic. Muszę iść do sklepu Middle Eastern i kupić prawdziwy cynamon. Taki, wiecie, prawdziwy, prawdziwy. I zobaczymy, czy jest różnica. 3,5 szklanki mąki pszennej. Na live się właśnie pytałam, czy mogę użyć mleka roślinnego zamiast zwykłego, bo nigdy nie kupuję mleka. Szkoda mi, jakby trzeba kupić cały karton i na pewno go nie zużyję podczas gotowania, a w tym przepisie jest właśnie, że można roślinne, więc wydaje mi się, że można zastępować. Też dostałam radę, że żeby dodawać na przykład tłuszcz, jak się używa, ale często w tych wszystkich przepisach jakby jest masło, jest tłuszcz, więc wydaje mi się, że więcej nie trzeba. Ale coś, co mnie zastanawia, to... Jeżeli można dać mleko roślinne, to można dać wodę zamiast mleka roślinnego? To jest pytanie dla was. Dodaję jogurt grecki zamiast kwaśnej śmietany, ale wydaje mi się, że to jest prawie to samo i wątpię, żeby przez to nie wyszło. Nie mam śmietany. Zobaczymy! To ciasto ma niesamowitą konsystencję, jest jak plastelina. I teraz będziemy kawałek po kawałku dodawać masło. Tak wygląda ciasto, jest mega mięciutkie i wydawało mi się, że mega dużo masła, ale wyrabiałam przez jakieś, nie wiem, 10 minut, więc trening rąk. Zrobione, ale jest tak elastyczne, przepięknie pachnie. Ja kocham masło. Odkładamy na 8 do 14 godzin do lodówki. Zostawię w tej misce, bo na pewno urośnie trochę. Widzimy się za 8 godzin. Jest dzisiaj kolejny piękny dzień, ponieważ wyszło słońce i wreszcie nie pada. Ciasto było w lodówce przez 24 godziny. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że nie wyjdą. Ale wydaje mi się, że czym dłużej, tym nawet lepiej. Mam nadzieję. Teraz będę przygotowywać nadzienie, czyli cukier z masłem. I właśnie zobaczyłam przepis i to będzie takie palone masło. I zamiast zwykłego cukru albo cukru trzcinowego, to użyję cukru kokosowego. Często właśnie zastępuję nim, jak upiekłam sernik, a piekłam 3 razy. On daje taki jeszcze bardziej intensywny posmak, taki karmelowy. Ale chciałam jeszcze sprawdzić, ponieważ będziemy robić też syrop korzenny. On jest z pieprzem. Dobra. Jest potrzebne 100 g masła, 100 g cukru, 3 łyżki cynamonu, 1/4 łyżeczki soli.
Jedyne co to jest ważne, żeby go nie spalić. Wydaje mi się, że jest gotowe. Jest trochę takie ciemnobrązowe, więc przelewam go jak najszybciej. 100 gramów cukru. I odstawiam do odstudzenia i w międzyczasie rozwałkujemy ciasto. Zadanie ich nie jest zbyt skomplikowane. Na pierwszych dwóch musiałam się nauczyć i wypróbować. Owija o trzy palce, jakkolwiek się chce i końcówkę wkłada się do środka. Wyszło mi więcej, bo powinno być 9. Michał mówił, żeby nie robić większej ilości, ponieważ później mogą nie wyrosnąć. Następnym razem może zrobię inaczej, ale teraz mi akurat wyszła taka duża ilość. I teraz przykrywam je folią, daję na blaszkę i muszą wyrosnąć jeszcze przez 50 minut. W międzyczasie zrobię trening, wykąpię się i później pieczemy. Ale jestem taka dumna z nich. Ten w ogóle nie ma nadzienia, bo był na końcu. Są cudne. Cynamonki są w piekarniku i się pieką. Zrobiłam też w międzyczasie syrop. Rozkoszny powiedział, żeby go zrobić, żeby nie pomijać, więc go zrobiłam. Nie miałam goździków ani liści laurowych, dlatego dałam przyprawy korzenną pumpkin pie spice. Pieprzu dałam trochę więcej i skórkę z pomarańczy, z mandarynki. Na górę jeszcze chcę albo orzechy włoskie, albo pikan. W całym mieszkaniu tak pachnie. To może być jedna z lepszych rzeczy, które upiekłam. Chwila prawdy. Cały proces trwał 2 dni. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłam tak jak powinnam. Jedyne co, to mogłam zrobić ich mniej i trochę większe, tak jak było w przepisie. Podoba mi się to, że są takie malutkie. O niam, niam. Muszę się postarać, żeby powiedzieć coś więcej niż wow i miam. Myślę, że na górę ten lukier, ten syrop, to trzeba go zrobić. Trochę mi to przypomina cynamonki, które robił mój tata, ponieważ mu wychodziły. Pozdrawiam tatę. Idę teraz na spacer się przewietrzyć. Jest ładna pogoda. Cały czas padało, siedziałam w domu. Idę trochę się uziemić, bez słuchawek, do natury. Potrzebuję tego. Czuję, że potrzebuję, ale wow. Hej! Dzisiaj jest wtorek i właśnie pozbierałyśmy się i idziemy porobić zdjęcie na Instagram. W tym roku obiecałam sobie, że naprawdę chcę się przyłożyć do mojego Instagrama i chcę bardziej zainwestować swój czas, planowanie feedów, outfity. Dzisiaj zdecydowałyśmy, że pojedziemy gdzieś porobić zdjęcia. Przygotowałam 2 outfity. I później może przybiorę się w samochodzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale właśnie tak w tym roku chcę bardziej przyłożyć się do mojego Instagrama, ponieważ nie jestem dumna z tego, jak wygląda. Wiem, że mogłabym więcej, chcę więcej z ciuchami robić, bo sama odkrywam i jakby lubię strasznie, jakby na Instagramie zawsze wchodzę, żeby oglądać outfity, więc sama bym chciała dać coś z siebie, bo wydaje mi się, że to jest takie moje zainteresowanie na boku i nie widać po mnie, że siedzę w temacie. Jedyne co, to przygotowałam sobie na Pinterestie tablicę z Instagram Mood Board i tam sobie zapisuję zdjęcia, jakby jakie chcę odwzorować, tak jest najłatwiej, więc mam parę zapisanych i zastanawiałam się, czy nagrywać, czy nie, ale myślę, że to może być ciekawe, jak będzie wyglądać ten cały proces. I saw Jake.
James Frank. Przyjechałyśmy do drugiej lokalizacji. Idziemy na kawę spotkać się z Hailey, z koleżanką. Ale zrobimy najpierw jeszcze tu zdjęcie. There's nothing. Should we take after? This is so LA. I know. We need to find a palm tree in the back. Oh, the sun. We should just suntan. I made it, like a version. I edited it. She did this yesterday too. With the squids? This is dragon fruit. And then I have pear, kiwi, goji berries, blueberries, mango. This is a next level thing for you to bring. Thank you so much. So sweet.